słowa z tych, którzy byli w tym samolocie. To są osoby, które były moimi znajomymi, moimi przyjaciółmi. Nie sposób, żebym tej kolejnej miesięcznicy w żaden sposób jakoś nie podkreśliła swoim udziałem. Praktycznie to, że niesiemy te portrety, to jest przypominanie, kim byli ci ludzie, którzy zginęli wtedy w tej dramatycznej katastrofie. Jak wyglądali, jak ich pamiętamy z tamtego okresu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to przypominać, żeby no, ci młodzi ludzie, którzy po drodze czasem robili kąśliwe uwagi, żeby wiedzieli, że mogli się znaleźć w podobnej sytuacji, gdyby po prostu ich hierarchia wartości wskazała na to, że trzeba tam być w Katyniu. Mogliby się znaleźć w podobnej sytuacji, a o tym zwykle zapominają, jakoś nie myślą, że to jest sprawa losów całego naszego narodu, a nie tylko pojedynczych osób, które zginęły i ich rodzin. Fundacji Rodzin Katyńskich. Wojciech Seweryn, rzeźbiarz, autor pomnika ofiar Katynia w Chicago. Chryste zmartwychwstały. Przez świętego Pawła, apostoła narodów, uczysz nas, że krew męczenników nigdy nie jest daremna i bezowocna. Dziękujemy, że nasze pokolenie doczekało dowodów zbrodni sowieckich na Polakach w Katyniu i w tak wielu miejscach nieludzkiej ziemi. Panie, prosimy, dozwól nam jeszcze przed sądem ostatecznym poznać w pełni prawdę o tragedii smoleńskiej, bo jak mówiłeś, prawda nas wyzwala i leczy nasze rany. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem. Tobie zawierzamy świętej pamięci prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego, i wszystkich, którzy polegli na pokładzie Tupolewa 154M nad Smoleńskiem. Zbawicielu, wszystkim, którzy wiernie służyli Bogu oraz wolnej i suwerennej Polsce, daj radość życia wiecznego w domu Ojca Niebiańskiego. Wszystkim zaś cierpiącym z powodu ich nagłej i niespodzianej śmierci, daj, Panie, ukojenie w bólu
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty wiesz, jak wiele trzeba naprawić w ojczyźnie naszej, jak wiele sądów wydaje haniebne wyroki, jak wiele samorządów odbiera ulicom imiona męczenników znad Smoleńska oraz utrudnia się wznoszenia im pomników, a przywraca nazwy komunistycznych oprawców i sługusów obcych mocarstw. A w Warszawie Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Nikt nigdy oficjalnie tej nazwy nie zmienił. Natomiast kilka lat temu pałacowi nadano miano Zabytek. Zbawicielu, prosimy, daj moc z nieba, abyśmy nie ustawali w naprawianiu Rzeczypospolitej mimo napaści ulicy i zagranicy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, 11 lat temu, gdy trumna ze straszliwie umęczonym ciałem prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego, z lotniska przewożona była do Pałacu Prezydenckiego, a za nią następne na ulicach Warszawy, na jezdniach mnóstwo kwiatów i zniczy, a w oczach łzy boleści. Na krakowskim przedmieściu tysiące ludzi czekający całe noce, by choć chwilę pomodlić się przy trumnie prezydenta. Wydawało się, że ceremonie pogrzebowe i żałoba przemieniają Polaków. Jednakże przemysł pogardy, antychrześcijański, antypolski, antypatriotyczny, z krzyżami zrobionymi z puszek po piwie, z podłymi kłamstwami i obelgami, natychmiast zaczął działać. I tak jest do dnia dzisiejszego. I tak jest do dnia dzisiejszego, choć dziś doszły jeszcze czerwone błyskawice. Więc wołamy, Panie, uwolnij nas od tego szatańskiego zamętu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, dziękujemy, że na najtrudniejsze czasy dawałeś Polsce i Polakom świętych pasterzy Kościoła i wybitnych mężów stanu, którzy namysł nad przyszłością Polski zaczynali przy ołtarzu. Za przykładem największego, świętego Jana Pawła II, który tę modlitwę wyraził na tym placu i my módlmy się jego słowami. Przybądź, Duchu Święty, przybądź i odmień oblicze ziemi, tej ziemi. Ciebie prosimy. Te słowa, które teraz padną, to są słowa
Solidarnych 2010 nasz apel do władz. Niektóre z tych słów to są gorzkie słowa i 5 czy 6 lat temu wydawało mi się, że niemożliwe byłoby ich wypowiedzenie. Ale niestety mija 11 rok zbrodni bez kary. Mija 11 rok zbrodni bez kary. 10 kwietnia 2010 roku na terenie Federacji Rosyjskiej zabito prezydenta Polski i 95 osób bardzo ważnych dla struktur państwa polskiego. Zginęli w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych na pokładzie samolotu nad lotniskiem w Rosji. Panie prezydencie, zwracam się do prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił pan o prezydencie Lechu Kaczyńskim, był moim nauczycielem. Pokazywał nam, że polityka jest służbą, a państwo ma być tak mocne, by chroniło słabszych. Czy poza upamiętnieniem i celebrowaniem pomników wykazał pan zainteresowanie jakością i skutecznością dochodzeń w sprawie zabicia polskiego prezydenta? Czy zainteresował się pan, jak właściwie prowadzone jest śledztwo? Czy wykorzystał pan wszystkie kanały dyplomatyczne w celu pomocy w zdobyciu dowodów i wiedzy w sprawie śmierci pana nauczyciela, którego tak pan szanował? Czy dopilnował pan, że osoby, które stanowią niebezpieczeństwo dla państwa polskiego, nie zajmują już kluczowych stanowisk? Co pan zrobił, by w strukturach państwa nie były obecne osoby uwikłane w służbę obcym podmiotom? W sprawie zamachu na delegację Polski w Rosji państwo polskie nie zdało egzaminu za czasów Bronisława Komorowskiego, ale też nie zdaje egzaminu i za pana czasów. Panie premierze, zwracam się do premiera Mateusza Morawieckiego. Czy akceptuje pan sytuację, w której zamordowano prezydenta Polski i 95 bardzo ważnych osób dla państwa polskiego, a osoby odpowiedzialne za te zbrodnie do dziś nie tylko nie poniosły konsekwencji, ale pozostają nagrodzone? Czy nie boi się pan, że brak porządnego śledztwa oznacza, że w każdej chwili można zorganizować podobny zamach w Polsce? Co pan zrobił, żeby nas przed tym ochronić? Czy rzeczywiście upewnił się pan, że na czele resortu spraw zagranicznych i obrony narodowej oraz na czele służb specjalnych stoją najlepsi z najlepszych? Bo decyzje kadrowe i jakość działań każe poważnie zadawać te pytania. Panie prezesie, zwracam się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego pan pozwala na to, że badanie i śledztwo prowadzą osoby bez kompetencji albo bez woli? Bo tylko tak można tłumaczyć przewlekłość, brak skuteczności i poziom ich działania. Dlaczego toleruje pan niekompetentne, pozorowane prace i grę na czas? Czy nie boi się pan, że brak porządnego śledztwa oznacza, że w każdej chwili można zorganizować podobny zamach w Polsce? Co pan zrobił, żeby nas przed tym ochronić? Co pan zrobił przez 6 lat, żeby osoby, które mogły mieć swój udział w śmierci prezydenta, pana brata, a naszego prezydenta, odeszły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i służb specjalnych? Śmierć poniosło 96 polskich obywateli, w tym prezydent naszego kraju. Ani przez podkomisję, ani przez prokuraturę do dziś nie została zbadana rola Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bronisława Komorowskiego, Jerzego Millera, Tomasza Arabskiego i Pawła Grasia w spowodowaniu tej śmierci. Nikt nie odpowiedział za oddanie w ręce służb Putina polskich samolotów VIP-owskich,
za obniżenie rangi bezpieczeństwa prezydenta i całej wizyty, za oddanie śledztwa w ręce Rosjan, za zacieranie śladów zbrodni i fałszerstwa w śledztwie. Nikt nie rozliczył i nie ukarał kłamstw Donalda Tuska i członków jego gabinetu, które miały powstrzymać Polaków przed podjęciem właściwych działań. Byli z premedytacją okłamywani, że rząd Tuska podejmuje właściwe działania. Nie ukarano ani nie usunięto ze stanowisk osób pełniących rolę w doprowadzeniu do śmierci polskiej elity oraz tych, którzy zacierali ślady przestępstw. Nie mówimy tutaj o niedopełnieniu obowiązków służbowych, ale o najcięższych przestępstwach, które doprowadziły do śmierci 96 osób, w tym głowę naszego państwa. Nikt nie pociągnął do odpowiedzialności pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nikt nie ukarał odpowiedzialnych za haniebną, podejrzaną kolaborację polskich służb z rosyjskimi, za sabotaż serwerów monitorujących bezpieczeństwo na lotnisku przed wylotem, czy za zakaz podjęcia działań przez polskie służby specjalne w dochodzeniu przyczyn śmierci polskiej elity. Jak wam nie wstyd? Nikt nie rozliczył attaché obrony generała Grzegorza Wiśniewskiego, który będąc na miejscu w Smoleńsku wobec zagrożenia jego dowódcy, prezydenta Polski, przecież na początku nie mógł wiedzieć, czy wszyscy zginęli, nie podjął właściwych działań i bardzo szybko oddalił się z miejsca tragedii. Polski generał, attaché obrony, w momencie, kiedy ginie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zachowuje się w sposób haniebny i nikt go z tego nie rozlicza. Nikt nie doprowadził do zakładu penitencjarnego Mariana Janickiego. Wręcz przeciwnie, do dziś cieszy się zaszczytami. A przecież to on odpowiada za pozbawienie ochrony prezydenta na lotnisku w Smoleńsku tuż przed jego tragiczną śmiercią. Jak to jest możliwe? Nie wstyd wam? Nie wstyd wam? Nikt nie stanął przed sądem poza Tomaszem Arabskim, którego pozwały rodziny ofiar. Nie wstyd wam? Na czele badania podkomisji stoi pozbawiony kompetencji i umiejętności. Na czele badania podkomisji stoi pozbawiony kompetencji i umiejętności organizacyjnych amator, który od roku zwodzi w kwestii dostarczania państwu polskiemu raportu końcowego, który stanowiłby skuteczne narzędzie do naprawy bezpieczeństwa państwa i domagania się sprawiedliwości. W podkomisji nie przeprowadzono wielu koniecznych badań. Raportu końcowego brak. Po 5 latach, odkąd Antoni Macierewicz otrzymał wszystkie narzędzia do rąk, by sprawnie przeprowadzić badanie i napisać raport. Jak chcecie zagwarantować Polsce elementarny poziom prac, skoro przewodniczący podkomisji nie ma żadnych kompetencji w kwestii badania? Jak można poważnie traktować kogoś, kto kluczy w podstawowych sprawach i mija się z prawdą? Dlaczego polityk stoi w czele specjalistycznego badania? Panie prezydencie, panie premierze, panie prezesie, przed śmiercią prezes Janusz Kortyka ostrzegał: demontaż państwa już się skończył. Teraz zaczną znikać ludzie. Czy w kwestii bezpieczeństwa zmontowaliście państwo w stopniu wystarczającym, czy żeby zabezpieczyć nas w przyszłości? Brakuje skuteczności. Od 6 lat państwo polskie nie jest w stanie wyegzekwować porządnego badania i śledztwa. Kto zabił polskiego prezydenta w Rosji? Każdy dzień działa tu na niekorzyść Polski, a na korzyść sprawców. Jako Solidarni 2010, po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, żądamy konkretów i skuteczności,
a nie amatorszczyzny i współsprawstwa. Żądamy konkretów i skuteczności. Kiedy zostaną postawione przed sądem osoby odpowiedzialne za zabicie prezydenta i 95 reprezentantów państwa polskiego? Kiedy zostanie przekazany Polsce profesjonalny raport końcowy? Holandia miała 4 raporty skończone po 15 miesiącach. 4 raporty, 4 badania u ichniejszej komisji. Dzisiaj mija 5 rok. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że to jest właściwe przeprowadzenie badań i sporządzenie profesjonalnego raportu. To jest dopiero pierwszy krok w działaniach, które powinno podjąć państwo polskie. Kiedy to ma się wydarzyć? Pod koniec kadencji tego rządu? O to chodzi. Żądamy zapewnienia profesjonalnego poziomu prac i narzucenia terminu ich zakończenia, a także transparentności w rozliczeniu zakontraktowanej pracy. Jaką przewidujecie odpowiedzialność za spartaczenie najważniejszego śledztwa w powojennej Polsce? Nie potrzebujemy teatrów medialnych. Żądamy skuteczności. Po 11 latach od zabicia tych ludzi mamy do tego prawo. Państwo polskie porzuciło w błocie swoich najlepszych obywateli i wciąż ich w tym błocie trzyma, a nas razem z nimi. 6 lat mija, odkąd nie wykonujecie swoich elementarnych powinności. To zbrodnia zaniechania. Powtarzam, każdy dzień działa na korzyść sprawców, a na niekorzyść Polski. Możliwe, że okienko czasu, w którym dostaliśmy szansę na odbudowę bezpieczeństwa, zacznie się domykać. 6 lat to kompromitacja, a także zgoda na stan rozkładu bezpieczeństwa państwa. Nie słowa, a czyny się liczą. Żądamy skutecznych działań na poziomie, który pozwoli państwu polskiemu umocnić się w bezpieczeństwie i suwerenności. Solidarni 2010. Dziękuję bardzo. Uważam, że mimo że jest pandemia, postaraliśmy się przejść w sposób, który by nie był w kolizji z przepisami związanymi z zapewnieniem wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale jednak staraliśmy się uczestniczyć w tym dniu w takim bardzo wyraźnym zamanifestowaniu, że pamiętamy. Thank you.